No ale też będzie pan ściskał na siłę, a na przykład ten środkowy plac akurat jest idealny na przykład na... Ale nie, mówię tam, gdzie pan teraz pokazywał, nie? A ten środkowy plac jest właśnie idealny na przestrzeń. Jest zamknięty teren, dzieci nie wyjdą, jedyne odrodzenie z tej strony i ma pan idealne miejsce na... proszę mi powiedzieć, przy takim projekcie, który pan tutaj nam rozrysował, tego boiska nie ma, czy tu jest możliwość wtedy rozbudowania, ale czy pan tak dopasował ten projekt, który umożliwi nam w perspektywie, bo wiadomo, że w tej chwili nam chodzi o salę, ale my musimy mieć taką wizję, co będzie, co dalej. Jak tu jest? Zanim tutaj kawałek z tego terenu, oczywiście możemy przedstawiać falę. Uwzględnialiśmy taki teren, który jest potrzebny pod to zamówienie, które dostaliśmy na piśmie. Nie możemy uwzględniać jakby czegoś, co nie występuje w zamówieniu. No tak, ale tu macie ograniczenie, że tego terenu nie macie uwzględniać. Nie, uwzględniamy po prostu minimum terenu potrzebne według nas na zrobienie takiej erki. Ja nie mogę tutaj działać w ten sposób, że o czym my sobie rozmawiamy, to ja to uwzględniam. Ja uwzględniam to, co mamy napisane. To, o czym rozmawiamy, to rozmawiamy. To nie ma pan napisane tam, że sala gimnastyczna będzie i jakieś Nie było napisane, ponieważ nie było napisane, bo tu chodzi o koszty. Tu chodzi w tym momencie to, co jest najpilniejsze. Ale sama pani wie, że pani będzie miała przy takiej ilości dzieci bardzo duży problem. Ale ja, jeżeli ja wiem, jakie są mniej więcej ramy finansowe, to ja nie mogę planować za 10... Drodzy Państwo, czy się zastanówmy tak, bo teraz mówimy o sali sportowej. Za chwilę możemy też powiedzieć o węźle gastronomicznym, o żywieniu tych dzieci. No. Przecież jeżeli mówimy o sporcie, to tak samo możemy mówić o jedzeniu i ta jadalnia, przypuszczam, ma... Ale to jest konieczne szkoły. No ale z tego, co tutaj słyszę, większość dzieci może... Wystarczy stołówka i resztę możesz catering zatwierdzić, natomiast lekcje możemy przeprowadzić Ja też mogę powiedzieć na tej zasadzie, bo pan sobie też możemy tutaj postawić i będzie sam. Ja mówię, to bardzo ładnie i tak dalej, ale tu musi być zbudowane okej. Ale czy my mamy finanse na to? Ja takie pytanie, bo ja wiedziałam o tym, jakie są, my tutaj z panem. Ale ludzie, przecież my nie możemy jest taka możliwość. Funkcjonować. Jest taka możliwość. Ludzie, w krajach cywilizowanych obiekty sportowe przy szkołach są standardem ale i w ogóle w tych łóżku się nie buduje. Lekcji nie można prowadzić. Dla mnie w tej chwili ja nie mam gdzie lekcji prowadzić. Mówię o objęciu sportowym takim jak sala gimnastyczna, druga na 700 dzieci. No ludzie, oczywiście. Przy jednej sali chcecie mieć od 700 dzieci na przykład sali gimnastycznej? Oczywiście. Tylko wtedy, kiedy jest, już tak powiem, pan już mówił, pan już szuka półśrodków, które się robi w szkółkach, które były. Nie, to ja panu szukam, wymaga, tam jest ileś ponad godzin i trzeba to spełnić. Szanowny panie, 50%, nawet chyba więcej, 70% szkół nie jest realizowany program zajęć WF. Nie jest. A dlaczego? Szanowni państwo, wszyscy na przykład nasi szkoły są rozbudowane o te obiekty sportowe. My robimy nową szkołę sportową. Skończmy jedną kwestię. Chcecie państwo salę, bardzo proszę dopisać do tego, co mamy, do tego załącznika z zamówieniem, że chcemy zrobić salę, zrobimy salę. I tyle. I ja sugeruję ogólnie, żeby to spotkanie skończyło się jakimś wnioskiem pisemnym, jeżeli już chodzi o to, do projektantów, czyli do nas, do Linei, na którym państwo postanowią albo będą mieli sugestie co do tego, co przedstawił kolega, dobrze? Bo to jest to, co, tak jak Paweł mówi, to, co dostaliśmy na zamówienie. Bo to jest to prezentowane, żeby państwo mogli to poddać w tym momencie dyskusji i ewentualnie ustalić pewne rzeczy, na które się państwo nie zgadzacie, zgadzacie, albo co państwo by chcieli wprowadzić do tego jeszcze dodatkowo. I na tej podstawie będziemy mogli... Chciałem powiedzieć, że mieliśmy spotkanie na wspólnej komisji, gdzie nie było koncepcji, ale co do zakresu rzeczowego był przedstawiany. Było jedno pytanie koleżanki Małgorzaty, było na ten temat. Gdzie pani dyrektor tutaj chyba przedstawiała wtedy te 14 pomieszczeń, które tak wychodziło. Przepraszam, to my w dyskusji mówiliśmy o tej możliwości rozbudowy sali gimnastycznej.
To nie padło wtedy, nie? Więc żeśmy też jakby... Tak, przypominam, że wtedy na to zwróciłem uwagę, panie ministrze. Wracamy z powrotem jakby teraz, ale okej. Okay, no, już wtedy na to zwróciłem uwagę, że jest taka uwzględnijcie to, że to będzie druga szkoła, a macie jedną salę. A macie, wszyscy mamy jedną salę. Może inaczej powiem. To, że będzie uwzględnione w projekcie, nie oznacza, że będzie to od razu wykonane, bo to są dwie różne rzeczy. To tak? Ja bym to zrobił od drugiej strony, najpierw tą salę wybudował, później rozbudował szkołę. To ja już mówię, że nie dla mnie to jest. W tym momencie, ja nie mam dzieci, uczyć, to jest dla mnie w tym momencie priorytet. I ja będę, dla mnie najważniejsze jest w tym momencie to, żebym ja miała rozbudowane salę. A rozbudowa sale lekcyjne, bo dla mnie są lekcje podstawą. A rozbudowa sali, dobudowa sali. Że powinno to jednocześnie zostać rozbudowane, moim zdaniem. Tak to powinno wyglądać. Bo wydaje mi się, że nawet 4000 za metr trzeba liczyć, więc tam jest 1800 chyba z groszami, między 7-8 milionów to będzie wychodzić. Czy tak jest? Że tak bez wyposażenia. 1880 razy 4000. To zabiera tylko. A to, że sobie przewidujemy 5 milionów, no pewnie, że sobie możemy przewidywać. Na szkole dopiero przewidywaliśmy 12, czy 19 w tej chwili. I to jest o 1/3 w koszty. Ja wiem, że my sobie możemy przewidywać, tylko musimy na to mieć pieniądze. To są dwie kwestie. No, ale to ja wam mówię, jak będzie w praktyce. Możemy sobie to nakreślić na 50 milionów. Nawet przy tej rozbudowie nie zmieścimy się w 5 milionach, to wam mówię. W praktyce może być też tak, że się okaże, że za chwilę tych sal jest też za mało. Może się. Bardzo prawdopodobne, ale ja patrzę na to, że ja mam jeszcze miejsca na najbliższy rok dla dzieci. Powiem wam tak, jeśli chodzi już naprawdę o optymalne rozwiązanie, to jak rozbudujemy tą szkołę do 700 uczniów, to nic innego, tylko tutaj zlokalizować gimnazjum, a z jednego z gimnazjów zrobić szkołę podstawową. No i to wszystko. Bo gimnazjum to są na tyle duże dzieci, że oni mogą w takim moloku się uczyć. Natomiast moloch, szkoła podstawowa na 700 dzieciaków, no jest to konieczność. Ja rozumiem, że my mamy taką konieczność, bo jest za mała ta szkoła. No ale to już, powiem, w praktyce przestaje, że tak powiem, się sprawdzać. No, bo to jest ja myślę, że 700 dzieci w perspektywie 2-3 lat, to i tak jest bardzo dobra perspektywa. No więc, obawiam się, że jak będzie postępowało, nas w tej chwili ratuje taka sprawa parkowa, że zabiera nam po 50 dzieci rocznie w tej chwili, bo inaczej to by były następne dwa oddziały. I ja powiem krótko, dla mnie najważniejsze w tej chwili jest to i ja będę piła do tego, aby tą szkołę rozbudować, bo ja patrzę fizycznie. Ja praktycznie muszę mieć po prostu miejsce dla dzieci, bo to jest moim obowiązkiem dbać o to, żeby te dzieci miały warunki do nauki. A dzieci jest dużo, no jest to takie środowisko i jest to takie miejsce, ale musimy się z tym liczyć i ja po prostu będę cały czas mówiła o tym. Ja przepraszam, ja w tej chwili muszę mieć za rok fizycznie czy za półtora, gdzie posadzić dzieci, miejsce, żeby posadzić dzieci. Ja nie mówię, że ten projekt jest dobry czy zły, moim zdaniem nie jest zły, tylko jest kwestia tego, żeby ewentualnie tutaj, co mówi pan radny, mieć na względzie to, że zaplanować salę gimnastyczną, która w perspektywie mogłaby być dobudowana.